Siemano, witamy w kolejnym filmie. Dzisiaj remont i dalej remont. Mało filmów, ostatnio zauważyliście mało filmów, bo nic się nie dzieje. Ostatni film to był z protestu. Teraz zaś coś tutaj działamy z John Deere'em. No już jest praktycznie, że na finiszu, bo zostało tutaj... Tylko, że ona tak słabo finiszu. No ale to... I tak to będzie mokre, no, tak. I tak. Zostało naklejki nakleić. I dzisiaj będziemy właśnie kleić naklejki już. Także teraz zostanie nam spryskać preparatem. Przymierzymy, jak ta naklejka w ogóle wygląda. Żeby nie pomylić ogólnie. Bo tu mamy góra, nie? Góra, czyli tu musi być napis John Deere, a tu 6,50 dopiero. To jest na króciutki pasek. 6,50. Tak, ty patrz, te naklejki jakieś chujowe. Czemu chujowe? Jakieś takie dziwne. Dobra, czyli tak, to by była ta naklejka. Ja. John Deere. Trzymaj. A to nie jest jakieś lustrzane odbicie czy coś? Nie. Ile ci tam zachodzi? Dobra, i tak tutaj będziemy musieli nakleić. Jeszcze sprawdzę na telefonie, czy na pewno tak. Miała 6,50 jest z przodu. Czyli tak jak mamy, bo tu jest dół, tu jest tył. Tu jest to. No dobra, czyli... Na pewno masz to dobrze, ja? Na pewno, no. Ty patrz, to się... Nie ślizgło się to. Za mało mydła, płynu. Więcej wody trzeba. Trzymaj. Ciągnij, no. Za mało płynu. No, teraz się ciągnie. Chciałeś kropla płynu? Symbolicznie pojedzie kropla. Siemaneczko, dalsza część filmu. John Deere już wygląda. A tutaj mi przyszły wczoraj tak. Naklejeczki. Daj mu na zimnym, nie trąb. Robim co możem. Naklejka na szyba John Deere. No i tutaj coś, co fani Holanda na pewno nie kupią. Dodatkowo jeszcze ostatnio kupiłem takiego jelonka na maska. Jelonek duży. Będzie fajnie wyglądać. No i tutaj jeszcze światła LED-owe, które myślę, że będą robić naprawdę mega robota. Bo chciałem dać 4 naprzód. Ale wczoraj mi podesłał znajomy, jak świecą jego 4,5 tysiąca lumenów. Te mają 5100, jeśli dobrze pamiętam. I naprawdę robiły taką robota, że stwierdziłem, że ja tylko 2 naprzód i 2 na tył. Są to LEDy Kraver z AgraLED. Podlinkuję wam tutaj w opisie. Wiecie, AgraLED, zresztą współpracuję z tą firmą jakiś czas. Tutaj na przykład mam też światła te główne, drogowe, też LEDowe, też z AgraLEDu. Też wam mogę podlinkować. No i tutaj jeszcze boczne doświetlające do 60-20 serii. Też LEDowe. To jest nowość. Zobaczymy, jak to będzie świecić. Na razie nie wypróbujemy, bo John Deere jeszcze nie jest złożony. Ale biera się tutaj za montaż właśnie tych lamp. No i wyczekujcie filmu. Wyczekujcie dalszej części filmu, jak one będą świecić. Bo jutro prawdopodobnie będzie już wszystko złożone i John Deere będzie mógł wyjechać. Dobra, biera się do roboty. Kolejny etap. Zakładamy maska dzisiaj. Mamy tutaj ze sobą taki do podklejenia, żeby właśnie podkleić, bo ta maska spoczywała tu na samych tych blachach i później się rysowało. Tutaj widzieliście, wczoraj wam pokazywałem, nakleiłem taki coś. Ale tutaj dzisiaj jeszcze... Czy ty chcesz tu wejść na krzesło? Dobra, jest stabilny. Ale najpierw może jeszcze tego jelonka przykleję. Kurwa, tu biorę. Przykręca.
No. Jak to jest już ściągnięte. A ktoś napisał, że podruba, że on robi na oryginalnej podstawce. Na oryginalnej podstawce, masakra. Nie wiem, czy jeszcze jednego nie kupić do drugiego, żeby były symetryczne. Bo tam jest taki malutki, nie? Mhm. Tak nie klękaj za czas, bo ty się w niedzielnym outfitie. O-o. A nie zdarła się? Nie. No to... Tu są te... te filcowe podkładki coś ściął. Pierwszy wyjazd. Co? Pierwszy wyjazd po malowaniu. Się prezentuje. No szkoda, że te koła jeszcze nie są zrobione, ale jakbym koła zrobione, to będzie w ogóle perfekt. Zieleniutki. Co? Zieleniutki, taki żywy, ładny. John Deerowski. No i tak to, widzowie, wygląda. Teraz bez porównania, nie ten traktor, już są podnośnik pomalowany, zrobił robota, ale tak jak jest teraz, to baja, zajebisty jest. Ten jelonek na masce, wszystko, no. Te LEDy, kurde, te LEDy świecą. Skoro to jest w garażu, robią naprawdę zajebista robota. Schodki były piaskowane, malowane. Podkład epoksydowy, dwuskładnikowy. Reszta elementów była czyszczona, tam jakoś rdza. To też było dokładnie wyczyszczone do gołej blachy. Zapodkładowane wszystkie elementy. I malowane, no. Malowane farbą oryginał John Deere. Pamiętajcie, że jak malujecie farbą oryginał John Deere, nie dawajcie nitra, bo się zrobił taki baranek. Niestety się zrobił tutaj baranek. I no i będzie to do polerowania. Przyjdzie Adrian mi to spolerować. Ostatnio już próbował. Jedynie, że za miękki jeszcze było. I tutaj my spolerowali jedynie jeden element. Ten. I faktycznie była różnica. Ten jest taki gładki, a ten nie. Ten jest taki gładziutki. Może Agata uzna. No, to nawet widać na... No. Jest tu, ten, jest, tu jest chuj baranek, nie? No i dobra, tyle w tym dzisiejszym odcinku. No, halo? No, jeszcze zostało mi szyberdach wciepać i poprawić te uchwyty w środku na nawigację, ale to jutro sobie zrobię. I już będzie taki gotowy do wyjazdu. Pięknie. Pięknie, no. Dobra, tyle w tym dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Na razie, cześć. Agatko, pożegnij się. No i testujemy lampy LEDowe, jak świecą. Marta, wyłącz z tyłu, wyłącz tył. Dobra, załącz teraz. Naprawdę świecą bardzo szeroko. Bardzo szeroko i nawet dosyć daleko. No na pole to jest super, super wystarczające. Teraz tutaj świeci sam przód. Przód świecą drogowe. Idę i tutaj. O, i teraz świecą jeszcze robocze. A jeszcze tutaj możesz na takim przełączniku dać. Tutaj jest, o, na długi. Przełącz tam jeszcze. Teraz przełącz. O, długi jeszcze dali świecą. I pełne oświetlenie LEDowe, wszystko z Agraledu. Z przodu tutaj dwie lampy drogowe.
Wszystko Wam podlinkuję. Tutaj tylko dwie u góry na słupkach. Pytaliście się, czy będą w dachu. Wyłącz słupki. Te robocze wyłącz. Jeszcze raz. Pytaliście się, czy będą u góry. No nie będzie, bo te dwa są w zupełności wystarczające. Dwoje świateł mi wystarczy. Ja jestem super z tego zadowolony i mogę w 100% polecić. Jakby były cztery z przodu, to już by w ogóle był kosmos. Wyświeciło zarąbiście. Dobra, tyle. Załącz jeszcze przód. No, super świecą. Jademy na gospodarstwo. Z traktora super widać.